Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, robimy sobie temat, czy on, ona wykona jakiś krok w waszym kierunku. Chciałabym, żeby to było czytanie bardziej romantyczne, natomiast co ważnego, możecie tutaj zapytać na przykład o byłego partnera, czy wykona jakiś ruch ponownie w waszym kierunku. Może z kimś się spotykaliście i chcecie wiedzieć, czy ta osoba po braku milczenia po braku kontaktu na przykład znowu wykona jakiś ruch w waszym kierunku. Albo ktoś wam się podoba i czekacie po prostu, aż ktoś coś zrobi w waszym kierunku. Więc macie totalną dowolność tutaj, jeżeli chodzi o to czytanie. Możecie znać tą osobę, możecie tej osoby nie znać. Natomiast skupimy się stricte na czynach tej osoby, czyli czy wykona jakiś krok. Przypomnę, słuchajcie, tylko, że cały czas możecie zapisywać się na czytania prywatne. Następne wolne terminy mam na środę, czwartek i piątek, więc jeżeli ktoś jest chętny na czytanie, to serdecznie zapraszam. I tak, najpierw pomyślcie o swojej osobie, a później wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3. Więc dajcie sobie chwilkę, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. I już patrzymy, czy Wasza osoba wykona w Waszym kierunku jakiś krok. Czy Wasza osoba wykona w Waszym kierunku jakiś krok? Czekajcie, nam tu karty dzisiaj uciekają. Dobra. Macie energię mężczyzny, energię gwiazd, energię kosy, energię wyborów i energię jeźdźca. I patrzymy sobie dalej, czy on, ona wykona jakiś krok. Powiem tak, pierwsze co widzę i czuję z tych energii, że Wasza osoba też zwróciła na Was uwagę, że gdzieś tam Was podgląda, czy to w internecie, czy też Was obserwuje. Natomiast jest ciekawa, co u Was się dzieje, to na pewno. Jest ciekawa po prostu każdego dnia mniej więcej. Jeżeli to jest ktoś z Waszej pracy, to może obserwować Was w tej pracy, tak? I być bardzo ciekawym, jak się zachowujecie, jaki macie humor, co się u Was dzieje. Powiedziałabym, że ta energia jest bardziej taka z odległości, czyli ta osoba może czynami gdzieś tam bardziej stać obok i bardziej gdzieś tam, tak wiecie, incognito na Was tutaj patrzeć. Zobaczymy, co mamy. Mamy energię wieży, mamy energię cesarza, mamy energię dziewiątki kielichów i energię szóstki kielichów. Powiem Wam tak, w Waszej grupie czuję jakiś ruch ze strony Waszej osoby. Będzie to jakaś niespodziewana wiadomość, jakieś niespodziewane tutaj zagadywanie na żywo. Natomiast widać jakiś ruch zdecydowanie ze strony Waszej osoby. Natomiast jeszcze troszeczkę czasu, mam wrażenie, do tego momentu minie. Dlaczego? Ogólnie ta osoba ma Was często w myślach, więc tutaj też widać, że wpadliście w oko tej osobie. Jeżeli to jest Wasz były partner, ktoś z przeszłości, to też widać, że nie do końca ma zamknięty ten etap z Wami, bo widać, że jesteście w jego myślach lub jej myślach, tak? W zależności o kogo pytacie. Natomiast między Wami ta wieża to jest energia, w której coś nie było zbudowane na solidnych podstawach lub w danym momencie nie ma możliwości zbudowania czegoś na solidnych podstawach. Więc dla osób, które już mają historię z daną osobą, to może być sytuacja, w której coś musiało się zakończyć, coś musiało się zburzyć, musiało być jakieś ochłodzenie, bo to, co budowaliście do tej pory, było zbudowane troszeczkę nie tak. I ja zawsze to tłumaczę, tą wieżę, na zasadzie, że jak budujemy nawet jakąś wieżę, jakąkolwiek, i materiały, które mamy, są solidne, trwałe i dajemy, no to ta wieża będzie solidna i ciężko będzie ją zburzyć. Natomiast jeżeli jest chociaż jedna cegiełka, która jest gdzieś tam ukruszona i my to widzimy, ale mimo to przymykamy na to oko i wkładamy to w budowę tej wieży, bo zależy nam jak najszybciej na zbudowaniu czegoś, to ta wieża po czasie
jakby się zburzy, tak? Bo nie było tych solidnych fundamentów. I ja to widzę w takim kierunku, że jeżeli macie za sobą jakąkolwiek historię, powiedziałabym, że coś, co budowaliście, nie było właśnie budowane na solidnych fundamentach, albo było zbudowane zbyt szybko, czasami coś było budowane na kogoś w nieszczęściu, czyli nie wiem, ta osoba mogła być w stałej relacji albo wy. Czasami jest to sytuacja, gdzie ktoś ma jakieś spory sądowe, jakieś nierozwiązane sytuacje, czy to prawne, czy związkowe, stricte romantyczne. Natomiast my jesteśmy obok i czegoś chcemy. Również coś takiego mogło być. Natomiast osoby, które mają jakąś historię już za sobą, to po prostu jest to energia, w której coś nie było zbudowane na solidnych podstawach i nie miało prawa się utrzymać. Więc coś musiało gruchnąć. Żeby się to oczyściło, żeby energie też mogły tutaj jakby się ułożyć. I co więcej, jeżeli to jest ktoś świeży, osoba, z którą jeszcze tak naprawdę nie wiem, może macie jakiś malutki, sporadyczny kontakt, albo tak naprawdę, nie wiem, to jest osoba, która właśnie gdzieś tam jest obok Was w pracy i jeszcze w ogóle do Was nie zagadała i czekacie na ten kontakt, bo wyjaśnijmy sobie, czy on, ona wykona jakiś krok. Tutaj chodzi bardziej, słuchajcie, o czytanie, takie, w którym mamy kompletnie nic, czyli nic się nie dzieje między nami, albo to jest zwykła rozmowa i nic się kompletnie nie dzieje i zobaczyć po prostu, co dalej będzie, czy ta osoba się odważy na coś więcej. Natomiast w Waszej grupie nie wiem, dlaczego czuję jakiś przestój, jakąś pauzę, jakby ta Wasza osoba mało się udzielała, mało z Wami miała kontaktu lub mało była chętna na rozmowy, a bardziej obserwowała Was z daleka. I też to może właśnie brać się z tej wieży, czyli że na razie nie ma tych solidnych fundamentów i ta osoba na przykład teraz nie jest przekonana do czegoś i nie chce wkładać, wiecie, w budowę tej wieży, skoro nie jest czegoś pewna, mimo że o Was myśli, mimo że Was obserwuje. Więc to mam nadzieję, że mamy wyjaśnione. Natomiast widać, że ta osoba jest Wami zainteresowana, tak? Czyli ona gdzieś tam Was podgląda, gdzieś tam na Was patrzy. I to zdecydowanie tutaj widać. Więc nawet jeżeli macie totalny brak kontaktu lub ta rozmowa jest bardzo taka, wiecie, taka prosta, to i tak mam wrażenie, że na dzień dzisiejszy, kiedy oglądacie ten film, macie jakąś taką pauzę. Dlatego, że ten Rydwan mówi mi o wiadomościach, stricte wiadomości, rozmowach, zagadaniu. Więc bym powiedziała, że większość z Was może nie mieć takiego stabilnego kontaktu, rozmów z tą osobą, dlatego, że ten kontakt dopiero ze strony tej Waszej osoby się pokazuje. Z energią dziewiątki kielichów i z energią kosy powiedziałabym, że to jest osoba o dosyć mocnym temperamencie. To jest ktoś, kto lubi czasami rządzić, ktoś, kto lubi dominować. Czasami jest to osoba, która manipuluje, która może karać ciszą, albo jeżeli coś nie pójdzie po jej myśli, to nie chce iść na ustępstwa. Więc musicie na tą osobę uważać pod tym względem, bo troszeczkę z jej strony, mimo tego zainteresowania, pokazuje się jakiś upór, który może być ciężki do stworzenia czegoś więcej. Natomiast czy wykona jakiś krok? Ja tutaj widzę, że po dłuższych jakichś namysłach w końcu ta osoba pęknie i w końcu nawiąże z Wami kontakt czy rozmowę. Natomiast zapytamy sobie tutaj, co dalej. Czy oprócz tego kontaktu, oprócz tej rozmowy, czy coś więcej tutaj się zadzieje, czy na razie tylko energie pokazują jakiś kontakt. Mamy energię transformacji. To jest dosyć ciężka energia w tym przypadku. Mamy energię rycerza mieczy i energię trójki monet. Powiem tak, na razie pokazuje się to stricte jako kontakt, czyli zwykła rozmowa. Czego ta osoba będzie chcieć? W zależności od tego, na jakim etapie rozmowy jesteście. Jeżeli nigdy ze sobą nie rozmawialiście, ta osoba po prostu będzie chciała z Wami wymienić się kontaktem, bardziej Was poznać, wymienić się możliwością, nie wiem, czy to numeru, czy gdzieś, wiecie, internetowo, żeby mieć ze sobą kontakt, żeby móc rozmawiać. Natomiast ten początek rozmowy pokazuje mi się takim jakby nagłym wyskoczeniem i bardziej zaangażowaniu właśnie w rozmowę, bo trójka monet to jest dla mnie zawsze taka energia, która mówi o tym, że z kimś mamy taki większy kontakt, że z kimś skupiamy się bardziej na tym kontakcie. Więc nawet jeżeli to jest ktoś z przeszłości lub z kimś, ktoś, z kim mieliście pauzę, to ta osoba ponownie do Was się odezwie. Natomiast mam wrażenie, że to będzie stricte znowu dotyczyć tylko rozmów albo stricte tylko, wiecie, jakiejś gadki, która na razie niczego, do niczego konkretnego nie będzie prowadzić. Więc jeżeli Wy czekacie na jakiś tutaj
ważny krok, że ta osoba się odezwie i nie wiem, i od razu wszystko się pozmienia, będzie się starać i wszystko od siebie dawać, będziecie musieli na to poczekać i zobaczyć, co dalej los przyniesie. Zrobimy sobie na pewno taką aktualizację tego czytania. Natomiast na dzień dzisiejszy jedynie co karty pokazują i energie, jakie pokazują, że wasza osoba wykona jakiś krok w waszym kierunku. Będzie to stricte rozmowa, będzie to stricte chęć utrzymania rozmowy, kontaktu, czyli ta osoba może częściej po tym pierwszym odezwaniu się do was pisać, nawiązywać z wami kontakt, ale wciąż będziecie troszeczkę czuć dystans z tej osoby, jakby coś było takie troszkę z oporem, troszeczkę chłodniejsze, więc nawet jeżeli to świeża znajomość, to będziecie mogli wyczuć, że ta osoba nie jest taka dosyć szybka, czyli od razu wszystkiego nie proponuje, tylko gdzieś tam pisze, bada teren z roli bardziej obserwatora. Dla osób, które z kimś są po rozstaniu, jest to wasz ex, ta osoba do was napisze, żeby na nowo tutaj wybadać teren, wybadać na jakim to etapie jest i może być dużo tutaj rozmów o przeszłości, o zakończonej relacji, o związku i poruszanie tego tematu stricte rozstaniowego. Więc tak to mi się, słuchajcie, dla was pokazuje, natomiast w waszej grupie jak najbardziej jakiś ruch ze strony waszej osoby mi się pokazuje, ale jest on dosyć powolny, czyli w końcu ta osoba pęknie, pokazuje się jakaś forma kontaktu, czy to internetowo, czy rozpoczęcie rozmowy i chęć jakby dalej kontynuacji tego i rozmów dalej, natomiast z jakimś dystansem, z jakimś troszeczkę jednak oporem, czyli to nie będzie takie bam, nagle wiecie, ta osoba się odzywa i nagle wszystko się zmienia, tylko jest nowy kontakt, ale wciąż jest to taki niezbadany teren. Więc tak to mi się, słuchajcie, dla was pokazuje. Ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam was cieplutko i przechodzę do grupy numer 2. I witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer 2. I już, słuchajcie, patrzymy na waszą osobę. Czy wasza osoba wykona jakiś krok w waszym kierunku? Okej, jeszcze ta. Mamy energię klucza, energię kotwicy, energię bociana, energię słoneczka, energię serduszka, energię ptaków. Szczerze wam powiem, pierwsze co pokazuje mi się w tych kartach, czekajcie, sobie zerknę, czy okej, wszystko widać. Pokazuje mi się stricte między wami bardziej taka przyjacielska energia, gdzie ktoś może traktować was bardziej jako przyjaciółkę, przyjaciela i dla małej części z was ta osoba już może być w relacji stałej z kimś innym. Więc jeżeli tutaj mówię do tych osób, które wiedzą, że ktoś ma inną stałą relację i w niej jest i w niej tkwi, to wiadomość taka dla was, że jeżeli nawet macie do czynienia z tą osobą, to ta osoba z tej relacji póki co nie zamierza odejść, więc nawet jeżeli ta osoba wam mówi, że planuje rozwód, albo nawet wiecie, są sytuacje czasami, że kogoś nie wiem, że wchodzicie z kimś w jakąś relację, w jakiś romans, ta osoba jest w stałej relacji, nawet nie deklaruje, że z kimś się rozstanie, jakby pokazuje mi się stricte taka silna energia, w której ktoś ma stałą relację, stały związek, czasami może być to małżeństwo lub narzeczeństwo, natomiast jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to stricte pokazuje mi się coś takiego, że wasza osoba traktuje was bardziej jako taką, nie chcę powiedzieć odskocznie, ale wasze pojawienie się w jej życiu pokazało jej, że ktoś może ją głębiej zrozumieć lub jego głębiej zrozumieć. I on was traktuje na zasadzie takiej, że uwielbia z wami rozmowy, uwielbia z wami być może jakiś kontakt, bo tutaj pokazuje mi się grupa, w której jakbyście wy mieli kontakt już z tą osobą, tak? Ale zaraz przejdę do innych różnych możliwości, bo tutaj jest więcej troszeczkę osób. I jeżeli wy macie z tą osobą kontakt, to ta osoba lubi ten kontakt z wami. Ona was traktuje jak taką przyjaciółkę, przyjaciela. Czasami między wami faktycznie może być jakaś fizyczność, ale mam wrażenie, że to wszystko jest takim taką owianą energią, że stricte ta osoba nie chce przenosić tego na poziom wyżej. Czyli jeżeli wy chcecie wejść w stałą relację, związek taki stricte oficjalny z tą osobą, mogą tu być trudności, dlatego że ta osoba uważa, że dobrze jest jak jest. I nawet jeżeli coś wam obiecuje, możecie nie doczekać się takiego oficjalnego kroku ze strony tej waszej osoby. Teraz przejdę do innych interpretacji. Mogą tu być osoby, które
którym, przepraszam, podoba się ich przyjaciel, przyjaciółka. I przyjaźnicie się z daną osobą, znacie się być może długo lub troszeczkę krócej, natomiast czujecie coś do tej osoby i wydaje wam się, że wy też mogliście wpaść w oko tej w swojej osobie. Natomiast to jest wszystko takie właśnie nieoficjalne, czyli gdzieś tam czasami może być flirt, czasami może go nie być, czasami między wami może być jakaś fizyczność, ale jest brak deklaracji. Stricte wszystko pokazuje się jakby ogólnie dla każdego z was, że ta osoba bardzo was lubi i widzi was takie pozytywne, ciepłe, kochające, opiekuńcze osoby, które są po prostu najlepsze na świecie. Natomiast oni nie chcą, nie widzę z ich strony chęci totalnych deklaracji, przepraszam. Czyli nawet jeżeli coś wy przeczuwacie, że mogliście wpaść w oko jakiejś osobie, czy że ta osoba was bardzo lubi, to mam wrażenie, że to stricte trzyma się takiej na razie przyjaźni, zwykłego kontaktu, zdrowej komunikacji. Natomiast nie widzę tu, żeby wasza osoba planowała przejście na kolejny etap, wiecie, o co mi chodzi. Mogą tutaj też być osoby, które w ogóle nie znają się, tak? I mają tylko kogoś gdzieś tam, widzicie kogoś gdzieś tam, wiecie, z oddali obserwujecie. I to samo, wy na przykład macie kogoś na oku, wydaje wam się, że wpadliście też tej osobie w oko, ale nie wiecie, czy ta osoba z kimś jest, czy nie jest, czy jest zainteresowana związkiem, czy dlaczego ona patrzy. To ta osoba jakby zwróciła na was uwagę, to faktycznie, bo jesteście naprawdę pięknymi osobami w ich oczach, czuje ta osoba do was przyciąganie, ale może być faktycznie już w innej stałej relacji romantycznej lub z kimś się spotykać i nawet gdybyście tutaj rozpoczęli rozmowę z tą osobą, mogłoby się to przenieść w kierunku takiego fajnego, zwykłego kontaktu, ale nie związku. Jakby w waszej grupie czuje jakąś taką energię bardziej przyjacielską, bardziej koleżeńską, czasami z jakimś dodatkiem, ale nie z deklaracjami, nie z stałym związkiem. Więc dopytamy sobie, co tutaj dalej. Mamy dziewiątkę mieczy. Czasami ta relacja może was ciągnąć w dół. Dlaczego? Czy ten kontakt, czy czekanie na krok ze strony waszej osoby może was mocno ciągnąć w dół? Dlaczego? Dlatego, że wy macie inne oczekiwania wobec tej relacji niż wasza osoba. I nawet jeżeli ona wam zakomunikuje, że chce tego dosłownie samego, co wy, to czynami pokazuje wam coś innego lub będzie wam pokazywać czynami coś innego. I tutaj szczerze wam powiem, że ogólnie czy ta osoba wykona w kierunku waszym jakiś krok, powiedziałabym, że to będzie takie stricte koleżeńskie, stricte przyjacielskie. Ten krok pokazuje mi się neutralny, czyli nic ponad to, co do tej pory macie. Czyli nawet jeżeli ktoś wam wpadł w oko, widzicie, że ktoś was obserwuje, ale jeszcze nie zamieniliście słowa z tą daną osobą, to ja nie widzę, że ta osoba pierwsza do was zagada. Wy musielibyście zrobić ten pierwszy krok. Więc w waszej grupie pokazuje mi się, że ta osoba, że wszystko zostanie na takim poziomie, na jakim jest. Czyli jeżeli jest brak kontaktu między wami, nie odzywacie się do siebie, że tak to zostanie. W sensie, jeżeli się w ogóle nie znacie, tak, nigdy się nie poznaliście. To tak mi się to pokazuje, że na takim poziomie to zostanie, chyba że wy wykonacie ten pierwszy krok i gdzieś tam będzie zwykła rozmowa, ale nie widzę nic ponadto. Jeżeli na przykład to jest wasz przyjaciel z dodatkiem, to widzę jakby kolejne możliwości właśnie tej fizyczności, ale nie widzę kroku ze strony waszej osoby, żeby było coś więcej. Czyli tu wszystko zostanie na takim poziomie po prostu, na jakim jest. I dlatego ta dziewiątka mieczy się tu pojawia, bo czasami ta relacja, ta znajomość może przynosić wam większą taką ciężkość w tym wszystkim. Co mamy dalej? Mamy asa mieczy, więc as mieczy mówi stricte o kontakcie, o konwersacji, czy zwykłej po prostu rozmowie w cztery oczy, więc nawet jeżeli wy wykonacie ten pierwszy ruch, krok w kierunku danej osoby, ona może szybko zmienić temat. Czyli jeżeli albo ta rozmowa może nic nie przynieść i tutaj ponownie, jeżeli na przykład ta osoba jest w stałej relacji i wy jej powiecie, słuchaj, rozstań się w końcu ze swoją osobą, bo mamy stworzyć coś razem oficjalnego, ta osoba może powiedzieć tak, tak, tak i za chwilę, wiecie, zmieniać ponownie temat i znowu wszystko jest na takim poziomie, jak było. Jeżeli zagadniecie do tej osoby, bo nigdy z nią nie rozmawialiście, to ta osoba będzie gdzieś tam miła dla was,
jakby otwarte w waszym kierunku, ale wciąż ten kontakt nie będzie taki, jak wy wymyśleliście, że będzie, że ta osoba zaproponuje wam randkę, że ta osoba zaproponuje wam wyjście, więc wszystko pokazuje mi się po prostu w takim kierunku, jakby z dystansem albo od razu zmianą tematu. Jeżeli to jest wasz ex, czy ktoś, z kim gdzieś tam się spotykacie przez dłuższy czas i jest brak deklaracji, to również pokazuje mi się przez najbliższy czas rozmowy o wszystkim i o niczym, albo zbywanie. Więc co mamy tutaj dalej? Mamy króla kielichów, mamy trójeczkę mieczy i mamy energię szóstki mieczy. Wy macie bardzo dużo tutaj mieczy i ta relacja może być bardziej, słuchajcie, między wami relacją karmiczną, w której dopiero gdy każdy pójdzie swoją drogą, będzie spokój lub szczęście w miłości. Dlaczego? Dlatego, że król kielichów to jest faktycznie taka, słuchajcie, czarująca osoba, w kierunku której niektórzy z was mogą naprawdę czuć silne emocje. Natomiast mimo tego, że to jest ten król kielichów, który wygląda idealnie, z którym chcielibyśmy być, który wydaje nam się, że też jakby żywi do nas ogromne uczucia, to szczerze wam powiem, że ze strony waszej osoby ja nie widzę tutaj miłości. Ja ze strony waszej osoby widzę bardziej takie nastawienie, że ta osoba bardzo was lubi, też ją bardzo mocno do was przyciąga, ale ona nie planuje kolejnego kroku, ona nie planuje... Mimo nawet tego, że czasami może o czymś mówić, czynami wam pokaże całkowicie coś innego. Jakby ta osoba nie planowała tego, wiecie, levelu wyżej. I mamy trójkę mieczy, więc tak jak powiedziałam, ta osoba może być w stałej relacji, z kimś się spotykać. Czasami tarot jest odwrotny, więc to możecie być wy, że z kimś jesteście w stałej relacji, się spotykacie. Więc też nie warto tutaj, powiedziałabym, rzucać wszystkiego na jedną kartę, że na przykład wy się rozstaniecie z kimś dla tej osoby stricte, bo ta osoba wtedy też może odejść. Wiecie, o co mi chodzi? Że ktoś czasami mówi, rozstań się ze swoją osobą, wtedy spróbujemy i będziemy razem. Wy się rozstajecie, a ta osoba nagle zmienia zdanie i też ucieka. Musicie zastanowić się, co będzie dla was najlepsze w tej sytuacji, tak? I broń Boże, ja nie namawiam do żadnych zdrad. Natomiast wiecie, czasami są takie sytuacje, że ktoś odchodzi od męża, bo ktoś tego oczekiwał. My się rozwodzimy, a okazuje się, że ta osoba też już nas zostawia i potem my zostajemy totalnie z niczym, bo ktoś nam po prostu tylko zawrócił w głowie. Więc w waszej grupie pokazuje mi się, podsumowując, stricte energia, w której wszystko zostanie dokładnie na takim poziomie, na jakim jest. Wyjątek jest to, jeżeli się nie znacie i wy wykonacie pierwszy ruch, to ta osoba oczywiście wam odpowie, odezwie się, natomiast to będzie stricte z chłodem, z dystansem, czyli powiedziałabym, że tutaj ta osoba nie wykona jakiegoś kroku więcej, czyli wszystko będzie na takich zasadach, na jakich jest teraz. Więc tak to mi się dla was pokazuje. Ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i przechodzę do grupy numer 3. I witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer 3. I już, słuchajcie, patrzymy, czy on, ona wykona jakiś krok w waszą stronę, w waszym kierunku. Mamy energię jeźdźca, energię lilii, energię pieska, energię rybek i energię wyborów. Ok. I już dopowiemy tarotem. Czy wasza osoba wykona krok, czy wykona jakiś krok w waszym kierunku? Ok. Dużo ta osoba ma wam do powiedzenia, trochę dusi w sobie, ale czekajcie. Mamy energię ósemki monet, energię dziewiątki mieczy, energię szóstki kielichów. Powiem tak, w waszej grupie pokazuje mi się, że jak najbardziej tak, wasza osoba wykona jakiś krok w waszym kierunku, bo jest wami romantycznie zainteresowana. I co najważniejsze, jeżeli to jest, słuchajcie, ktoś, z kim się spotykaliście lub dopiero świeżo spotykacie i na przykład ta osoba gdzieś tam na razie zajmuje się innymi rzeczami, może nie ma czasu, może w ostatnim czasie odwołała jakieś spotkanie, to tak czy siak pokazuje mi się, że ta osoba jest wami zainteresowana. I jej brak kontaktu nie brał się z tego, że jest z innymi kobietami, z innymi mężczyznami, że, nie wiem, flirtuje z kimś innym, tylko stricte z tego, że ta osoba skupiała się na pracy, miała trochę jakieś zawirowania, czy też inne rzeczy. Natomiast stricte, jeżeli się zastanawiacie, czy ta osoba jest wami romantycznie zainteresowana,
Jak najbardziej ta osoba jest wami romantycznie zainteresowana, ale teraz przechodzi przez taki dosyć trudniejszy czas, bo dziewiątka mieczy to jest taka energia, w której na razie musimy trochę zwolnić, spauzować, zająć się jakimiś innymi rzeczami, a dopiero później możemy wyjść z jakąś propozycją. Ta osoba też może zastanawiać się nad kolejnym krokiem w waszym kierunku. Natomiast stricte, jaki będzie kolejny krok w waszym kierunku, jeżeli nie znacie totalnie tej osoby, nigdy nie mieliście kontaktu, to widzę w końcu jakby odważenie się tej osoby i zaproszenie was na jakieś spotkanie, czy na jakąś randkę, czy stricte na wymienienie się kontaktem. Jeżeli spotykacie się z tą osobą, flirtujecie i wiecie, to jest na takim etapie świeżym poznawania, to ta osoba na kole może wam zaproponować jakąś randkę, jakieś spotkanie, na której sprawy przyspieszą. Czyli w końcu ta osoba, czy wykona jakiś krok, powiedziałabym, że zdecydowanie tak, że będzie chciała coś przyspieszyć, coś jakby przenieść na kolejny poziom. Czyli dla osób, które nawet są w stałych relacjach, stałych związkach, bo czasami też się może, słuchajcie, tak zdarzyć, że ktoś w stałym związku sobie to obejrzy, więc tutaj może chodzić o zaręczyny również. Więc jeżeli tu są pary, to życzę wam szczęścia i wszystkiego, co najpiękniejsze. Natomiast dla całej reszty, owszem, życzę też wam wszystkiego, co najpiękniejsze, natomiast pokazuje mi się wykonanie jakiegoś ruchu, jakiegoś kroku. Czyli jeżeli z kimś było dłuższego czasu totalny brak kontaktu, pokazuje mi się, że w końcu ta osoba przejmie stery i może wam coś zaproponować. W końcu jakieś wyjście, w końcu jakieś spotkanie, bo romantycznie ta osoba o was myśli. Nawet jeżeli to jest wasz ex, to mam wrażenie, że wciąż jesteście w głowie tej waszej osoby i ona czasami też może się mieszać między tym, że coś zaproponuje, zaraz z tego rezygnuje i sama nie wie, co ma zrobić, ale finalnie u was pokazuje mi się w tej grupie, że jak najbardziej wasza osoba wykona jakiś krok w waszym kierunku i będzie to dosyć taki mocniejszy krok, czyli to nie będzie stricte tylko napisanie i rozmowa o pogodzie, ale poruszenie jakichś ważniejszych kwestii, może o uczuciach, może co dalej robimy, albo właśnie planowanie jakiejś wycieczki, planowanie jakiegoś wyjazdu czasami, czy też zaproszenie czasami na wesele, czy zaproszenie na jakąś większą uroczystość, czy też nawet po prostu zaproszenie na zwykłą randkę, czy na jakieś inne wydarzenie towarzyskie. Natomiast widać, że wasza osoba jest wami zainteresowana, słuchajcie, romantycznie i to mi się to cały czas tutaj pokazuje. Więc wasza grupa, w waszej grupie jest jedno wielkie tak, że ta osoba wykona jakiś krok w waszym kierunku. Jeżeli cały czas czekacie na to, że wasza osoba się zdecyduje, zdeklaruje, czekajcie, zobaczę, czy macie zooma, to tak, wasza osoba się zdecyduje, wasza osoba zrobi coś, żeby było lepiej, żeby między wami jakby ta sytuacja się polepszyła. Czasami jest to, czy ona wykona jakiś krok, bo też tutaj mi przyszło na myśl, że możecie pytać o osobę, z którą się pokłóciliście. Więc tutaj jak najbardziej wasza osoba wyciągnie do was rękę. W waszej grupie czuję, że większość osób też może po kłótni tutaj przyjść i zapytać, czy ta osoba jeszcze będzie starała się coś naprawić, czy zostawi. W waszej grupie pokazuje mi się, że będzie starała się naprawić, że wyciągnie rękę, że przeprosi, że zaprosi na jakieś spotkanie, że wykona pierwszy krok, więc wasza grupa jest stricte taka, powiedziałabym, najbardziej pozytywna w tym wszystkim. I chciałam coś jeszcze zrobić. Czekajcie, dajcie mi chwilkę, pójdę po inne karty. Totalnie nie mam pojęcia, dlaczego mam u was użyć tę talię, ale już patrzymy, co tutaj chce być wam powiedziane, bo mam wrażenie, że coś ważnego. Macie energię biznesu. Przede wszystkim te osoby, które oglądają teraz ten film, tą grupę. Skupcie się teraz na swoich sprawach finansowych, na kwestiach swojej pracy. Być może teraz też zmagacie się z większymi jakimiś problemami. Natomiast ta energia przypomina, jest taką przypominajką, że słuchaj, stabilizacja finansowa, twoja praca jest ważna, więc nawet jeżeli miłość teraz wychodzi na pierwszy plan, to pamiętaj o tym, co jest najważniejsze, co daje ci tą stabilizację. Więc dla niektórych z was być może martwicie się kontaktem z tą osobą, albo trochę odchodzicie od pracy, od swojej kreatywności, od swoich działań i skupiacie się na tym. Musicie skupić się też na tym, co jest dla was najważniejsze pod względem pracy, biznesu i stabilizacji finansowej. Co tutaj więcej? Macie energię celu. Pamiętajcie o swoich planach, celach i marzeniach, bo tutaj czuję taki brak równowagi, czyli dla tej relacji możecie poświęcać bardzo wiele. I wiecie, czasami jest tak, że oczywiście jesteśmy zauroczeni, chcemy się tym cieszyć, ale na przykład odkładamy coś bardzo na później, czyli mam do odrobienia lekcje, to odrobię je, nie wiem, później. Mam się uczyć do egzaminu, ale piszę z tą osobą, to nauczę się później.
wcześniej. Albo mam zrobić nowy projekt, chciałam popracować nad książką, projektem, czymkolwiek innym, zrobię to później. Nie odkładajcie niczego na później, wasze cele, plany i marzenia. Pamiętajcie, że zostają z wami na dłużej niż wszystkie relacje romantyczne. Znaczy wiadomo, czasami relacje romantyczne zostają z nami, wiecie, na zawsze, ale wasza ta sfera pracy, finansów i celu waszych marzeń, tego co robicie, jest dla was ważna i ona się pokazuje w przypomnieniu, że hej, trzeba o to zadbać, trzeba się na tym skupić. I macie inwencję, czyli tą właśnie też inwencję twórczą, przewodnicy twórczości, kreatywność, więc skupcie się na tym, słuchajcie, co jest dla was najważniejsze i tutaj potem cała reszta też się ułoży. Więc głównie musiałam, słuchajcie, wziąć te karty, żeby wam przypomnieć o tym, że teraz jest czas najwyższy, żeby zrobić coś stricte z myślą o sobie samej, samym, skupić się na swojej pracy, sferze finansów, na tym, co jest dla was najważniejsze, bo jakiś projekt możecie odkładać na później, nie wiem dlaczego. Natomiast to jest najwyższy czas, żeby się za niego zabrać. Jeżeli długi czas, jak na przykład zwlekacie z szukaniem pracy, nowej pracy lub całkowicie pracy po prostu, to jest najwyższy czas, żeby za to się zabrać. Jeżeli planujecie jakieś zmiany w swoim życiu, jest czas najwyższy, żeby za nie się zabrać. Czyli to nie stricte też praca i czy nie stricte praca, sfera finansów, ale też może to dotyczyć stricte waszego życia, waszej też, jak to było, poczucie własnej wartości, więc wszystkiego, co jest związane z waszym życiem. Jeżeli coś macie w planach, zróbcie to. To jest czas najwyższy, żeby podziałać. Więc tak to mi się dla was pokazuje. Ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam was cieplutko i pa, pa.